pachnące nowością auto, które jest nowym nabytkiem tej jednostki wraz ze sprzętem, w większości przynajmniej. W miejscowości Chowot Lasu, który był to największy pożar w historii Polski do dnia 26 sierpnia 1992 roku, wtedy wybuchł pożar w kuchni Raciborskiej. Samochód ten brał udział przy gaszeniu kościoła tutaj w naszej parafii. Specjalna przyczepa, której nie mamy na chwilę obecną. I na niej były rury, które się składało jedno z drugą i wtedy powietrze było wtłaczane do budynku. Do budynku. Ja pokażę widzom z bliska, jak to wygląda. Zobaczcie, to już jest historia praktycznie. Witam Was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, a to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzam jednostkę OSP w Długiej Kościelnej. Właśnie tutaj znajduje się już ekipa, która na mnie oczekuje. Zobaczcie, samochody stoją przed strażnicą. Pan prezes z panem strażakiem w ubraniu specjalnym już konwersują. Idę się przywitać z panem prezesem. Witam, cześć. Adrian. Mirek. Panie Mirku, przyjechałem dzisiaj Was odwiedzić tutaj. Piękna jednostka, piękne wyposażenie. Z którego roku jest to strażnica? Strażnica jest odbudowana, zaczęła się budowa w 2012 roku. W 2014 roku był wyszykowany dół, w 2015 roku została oddana góra do użytku i budynek przekazany do użytkowania. I to było tak, że mieliście jakąś siedzibę w innym miejscu, czy jak to wyglądało? Była tutaj siedziba, później pokażemy na zdjęciu, jak to wyglądało. Świetnie. Siedziba, bo tu przez pewien okres była i kaplica kościelna, jak się spalił kościół tutaj. Później rozleciało, to się został tylko jeden garaż i do tego garażu było dostawione resztę, bo to ten garaż pierwszy, który jest, to tylko on został. On jedyny jest jedyny w tej konstrukcji. Z tego budynku jedna część została. To bardzo ciekawe, tutaj widzimy panie strażacki, za chwilę z nimi też porozmawiamy, ale nie przedłużając, widzę, że panowie kierowcy konserwatorzy czekają przy samochodach. Może moglibyśmy z nimi porozmawiać na ten temat? Oczywiście, zapraszam. Witam serdecznie, Adrian, cześć. Witam serdecznie, Marek Ostrowski. Naczelnik, jak dobrze pamiętam. Nie, naczelnik, kierowca, pan naczelnik. Kierowca, naczelnik jest. A, jest tutaj. Faktycznie widzę, jest pan naczelnik. Od 16 lat w jednostce. Mamy Fordzika z 97 roku. Pozyskaliśmy go z własnych środków. Sami go odrestaurowaliśmy, uzbroiliśmy. Jest to Ford do ratownictwa wodnego. Czyli zabezpieczacie tutaj jakieś cieki wodne? Czy... Tak, mamy swoje stawy i stawy. Rzeki. O, i wtedy on wyjeżdża jako pierwszy, bo ma wyposażenie. I kamizelki, i sanie lodowe, które ma na górze. Na górze. Moglibyśmy otworzyć pakę, pokazać, jak wygląda ten sprzęt właśnie ratownictwa wodnego. Zobaczcie, tutaj panowie mają przygotowany... Kamizelki i w tym pokrowcu są ubrania piankowe do działania do wody. Czyli jednostka jest przygotowana na tego typu działania. Czyli są liny, rzutki. Cały sprzęt, który jest potrzebny ratownictwa wodnego. Bardzo, bardzo ciekawe. A chciałbym zapytać o taką rzecz. Czy jakieś działania związane z jakaś akcja, która panu utkwiła? Tak, ostatnio była akcja wokół Niewie. Wyciągaliśmy pana, który w rzece przewrócił się. Przewrócił. Tak, żeśmy byli udział wokół Niewie. To było na rzece Długa. Długa. Czyli jak widać, sprzęt się przydaje i dobrze, że jest. No i ćwiczenia są raz do roku na akwenie w Mińsku Mazowieckim. Mm-hmm. To takie są większe ćwiczenia tak, z innymi z jednostkami? Innych jednostki, tak, są. Jest Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki. A czy z Warszawy też coś przyjeżdża? Nie. Czy to już to takie powiatowe ćwiczenia? Dobrze, dziękuję. To ja podejdę do kolejnego samochodu. Przechodzę do kolejnego kolegi, do kolejnego Forda. Ten samochód wygląda jak nowy. Bo jest to nowy samochód, pozyskaliśmy go dokładnie rok temu. Jest to Ford Transit z zabudowy z Forda, czyli Frank Car z Częstochowa. Mhm. Proszę bardzo, tak wygląda.
Do czego służy? Jest to samochód przystosowany stricte do ratownictwa technicznego. Mamy na nim narzędzia hydrauliczne, również aparaty powietrzne w razie wypadku, 200 litrów wody i pompę spalinową do podawania wody do wyśpia. Rozumiem. Czy moglibyśmy pokazać sprzęt, jaki jest na skrytkach? Zaczniemy od skrytek? Tak, tak. W pierwszych skrytkach mamy torbę medyczną PSPR1. Tutaj z boku jeszcze opatrunki i jeżeli się nie mylę, to są szyny Kramera. Tak. Tutaj aparaty powietrzne, deska wyjmowana z tyłu, detergent do usuwania plam oleju. Dalej mamy, tak jak wspomniałem, sprzęt techniczny, hydrauliczny, Lucas, nożyco, rozpieraki. Rozpieraki, tam mamy nożyce. Wyżej w skrzyniach mamy sprzęt właśnie do korzystania z tego, czyli matę do rozwodnienia sprzętową, sprzętu. Tak. Pachołki, liny, tutaj mamy dyski sygnalizacyjne w razie wypadku. A chciałbym zapytać, no samochód jest dość nowy, ale być może on lub pan miał okazję brać udział w jakimś zdarzeniu takim związanym z ratownictwem technicznym? Braliśmy udział, ale całe szczęście nie musieliśmy, znaczy braliśmy udział w wielu wypadkach, tak? Nie musieliśmy całe szczęście używać sprzętu hydraulicznego, wszystkie osoby bezpiecznie wydostaliśmy bez jego użycia. Ale ten sprzęt jest jak najbardziej nam potrzebny, bo w razie wypadku... Nie wiadomo, kiedy zajdzie potrzeba jego użycia. Tak, tak, jesteśmy przeszkoleni, wiemy, jak jego używać, więc niechętnie, ale będziemy go używać. Rozumiem. Dobrze, przejdźmy dalej. Zobaczmy, co się kryje z tyłu. Tu jest wspomniana ta autopompa ze zbiornikiem 300 litrów, 200 tak? Litrów. 200 litrów. Mamy dodatkowy zbiorniczek piany. Mhm. On tam jest, żeby nie skłamać, około 15-20 litrów, ale mogę się mylić. Idealny do podania jakiejś poduszki z piany właśnie pod samochód, który uległ wypadkowi. A co to jest za narzędzie? To jest tak zwany hooligan, czyli narzędzie wielofunkcyjne. Mhm. Służy nam do wszelakiego zastosowania. Jeżeli zostaniemy wezwani do otwarcia drzwi, tudzież musimy dostać się do jakiegoś pomieszczenia, odgiąć blachę. Jest to naprawdę narzędzie wielofunkcyjne, z którego często korzystamy. Korzystacie. Mhm. Akurat nie tego, bo on jest w miarę nowy, jest też dosyć lekki. No jak widać, nie ma całej konstrukcji stalowej. Świeże narzędzie. Nawet tutaj widać datę 2020 rok, czyli niedawno zakupiony, ale jest gotowy do użycia. Zawsze. Okej. Okay. Zostawię go tutaj, za chwilę go odmówimy. Pewnie, niech czeka. Nie będziemy wchodzić chyba na dach. Nie ma potrzeby. Mamy drabiny, trzy nasadki, tak jak widać. Zestaw do pompy szlamowej. I w skrzynce oczywiście tłumice. Jakieś szczotki do sprzątnięcia drogi po wypadku. Z tej strony. Na górze mamy sorbent do wypadków. Tutaj mamy wiadro, w razie, żeby lepiej go rozsypywać, bo tutaj mamy go zamontowanego w workach. Klucze w środku do pompy. Piły, w razie, by trzeba było coś przeciąć, bo jesteśmy dysponowani do bardzo różnych zdarzeń. Paliwo, kliny do stabilizacji pojazdu. Tak jak wcześniej wspomniałem, na górze mamy węże właśnie do tej pompy, to jest WTX-30. Albo mogę skłamać. WT-40, to jest 40, tak. Na górze mamy węże 110 przygotowane stricte pod tą pompę. Gaśnice i tutaj również akurat to jest chyba środek dezynfekujący dla naszych strażaków, jeżeli byłaby taka potrzeba. A chciałbym zapytać, taką pompę do czego można użyć? No, taką, z takiej pompy korzystamy stricte, jeżeli są zalane piwnice. Do zalanych posesji jest troszeczkę mniej przydatna, bo potrzebujemy gdzieś 50 cm zalania, żeby ta pompa w ogóle zassała. Zassała, rozumiem. Dobrze. Możemy przejść jeszcze do środka, pokazać wnętrze. Ja już wskakuję tutaj do tyłu, żebyście mogli zobaczyć pachnące nowością auto, które jest nowym nabytkiem tej jednostki wraz ze sprzętem, w większości przynajmniej. Jest to Ford model... Ford Transit, który strażacy niedawno pozyskali. Jak widzicie, ma dopiero niecałe 1500 km przejechane. Oby służyły jak najdłużej. Oczywiście. Przejdźmy do kolejnego samochodu. Największym plusem tego samochodu jest to, że jest on na kategorię prawa jazdy B, więc więcej osób może z niego korzystać i częściej możemy udzielić pomocy. Rozumiem. Witam pana naczelnika. Stoi pan naczelnik przy już najstarszym samochodzie. Który to rocznik?
1987. Do czego służy to auto? Uczestniczył w dwóch największych pożarach, jak jest Wila Halynów-Krawa, czyli w miejscowości Chowot Lasu, który był to największy pożar w historii Polski do dnia 26 sierpnia 1992 roku. Wtedy wybuchł pożar w kuchni Raciborskiej. Samochód ten brał udział przy gaszeniu kościoła tutaj w naszej parafii Świętej Anny Drugiej Kościelnej, który uległ zniszczeniu. Stopił się rakier. Tutaj jeszcze pokażę, jak można przejdziemy. Na pamiątkę zostawiliśmy znak tego stopienia, żeby nam przykleili. O, faktycznie, widać, że to jest. I po tym pożarze został przerobiony karosarz. Karosarz, odnowiony. W chwili obecnej samochód ten służy tylko do gaszenia lasu. I do tego się świetnie nadaje, tak? Został stworzony? Ma napęd 4x4. Okej, czy moglibyśmy pokazać, co w skrytkach się znajduje? W skrytkach tylko typowo do lasu. Mamy węże. Węży nigdy nie za dużo, no, jeżeli chodzi o tak. I więcej to nic nie damy. Dokładnie, to, dokładnie. Nie ma. Mamy tu jeszcze oczywiście kurtynę. Mhm. A to mamy takie urządzenie, to jest do podania piany. Zasysacz, liniowy. Liniowy, tak jest. Zasysamy pianę tak samo. Rozumiem. Czy możemy wskoczyć do wnętrza, pokazać już, zabytkowy, jakby nie było, pojazd? Zobaczcie, bardzo przestronne wnętrze. Tutaj strażacy mają też aparaty. Aparaty do lasu, żeby w razie jakiegoś zadymienia mogli spowolnie gasić korzystać. Czy tu jest jakaś półeczka pewnie? Półeczka tu jest typowo Devasto w ogóle. Żeby nam nie zadarła autopompa, także tutaj się... Jest ogrzewanie, czy... włączamy Devasto i odpalamy Devasto i grzejemy się. Czy zostało to już zamontowane w czasach, kiedy on został wyprodukowany, czy już po karosarzu? Tak. Bo już w czasach, gdy były produkowane, było we was to wyglądać. No to świetnie to producent przewidział. Zobaczcie, tak wygląda ten samochód. Star 244. W środku. Wiek jego 33 lata. 33 lata. I nadal służy? Nadal służy. Jesteście zadowoleni? Jesteśmy zadowoleni, także wjeżdżamy nim do wszystkich lasów. Dojeżdżamy do każdego. Do każdego. Tak. Pewnie nie jeden nowy samochód może zostać zawstydzony. Przez stara, bo trzeba wycinać drzewa. Tak. Bo są wysokie samochody, ten jest jeden z niższych samochodów, także w lesie dróżkami leśnymi wszędzie dojeżdżamy. Rozumiem, dobrze. Dziękuję serdecznie za prezentację. I przechodzimy do. Najnowszego samochodu. Co to za samochód? Jest to jeden z najnowszych naszych samochodów. Poza Fordem w 2018 roku został pozyskany do naszej jednostki. Także cieszymy się z jego pobytu. Uczestniczył już w dużo akcjach ratowniczo-gaśniczych. Także wypadki, pożary, traf budynków, wypadki. Także jest to tak zwany samochód pierwszowyjazdowy waszej jak jednostki. Jak najbardziej jest to samochód jako pierwszy wyjazdowy. Także. A ile wody znajdziemy na tym samochodzie? 3000 litrów wody, czyli 3 metry wody jest na tym samochodzie. Tak. Jeśli można by było poprosić otworzyć skrytki, żebyśmy mogli... Od kabiny, okej, ja wskoczę, pokażę wam, jak wygląda, widzowie, drodzy moi, kabina w środku. Zobaczcie. Panel sterowania. Tutaj mamy latarki, mamy radiostację, mamy aparaty marki MSA zamontowane w siedzeniach, kamizelki, lizaki do kierowania ruchem, drobny sprzęt, z którego strażacy korzystają podczas działań, jest detektor prądu zmiennego, hot stick, są latarki do kierowania ruchem, także wszystko to, co trzeba, znajdziemy na tym samochodzie. Przejdziemy dalej. W skrytkach na pewno kryje się ciekawy sprzęt. Zobaczcie, koło zabudowane na pace, koło zapasowe, kliny stabilizujące. O, jak to fajnie jest przewidziane, funkcjonalne. Pouchylny w ten sposób sprzęt, agregat tak się opryskujący, był wykorzystywany do pożaru. Jak się sprawdza? Jesteśmy zadowoleni z tego pracy. Jest to też jeden z takich nowszych doświadczeń zbieranych, że tak powiem, tak? Dokładnie teraz, także sprawdza się
Sprawdza się jak najbardziej. Pierwsze przygaszenie, żeby to się nie rozprzestrzeniały pożary traw, jak najbardziej jest to przydatne. Mamy tutaj w skrzyniach, jak same napisy wskazują, osłony na szybę, poduszkę kierowcy pasażera, wodery do działań np. powodziowych, są podpory stabilizujące, chyba sorbent w tym worku. I mamy tutaj takie narzędzie. Do czego to narzędzie służy? Okej, okay, no spokojnie. To jest chyba nóż do cięcia szyb, tak? Tak. Bo osobiście nie korzystałem z tego, także trudno mi to opisywać. Wiem. No do szyb. Do szyb, nie? Tak. Wbijania szyby, wycinania przedniej szyby piłką. Jest tu specjalny nazywnictwo, specjalny, nie wiem, sprzęt, nazwać, który naciskasz w oczy. To jest taki... Czyli tym przyciskiem można by było co zrobić? Tu wyciąga się. Przystosuje się do szyby. On wbija szybę. To zasadę tego wiem, ale nie wiedziałem, że to jest tak fajnie skomponowane z... Tak, jest tu złożony. Z tym narzędziem. Jest okay. To. Tym jest wycinana szyba, która jest, wiadomo, że jest... Klejona. Klejówka. Tak. Idzie duża pylica, no i wiadomo, że trzeba mieć poza zamykane szyby, wszystko, okulary. Dobrze i mieć maskę. Najlepiej maseczkę. Tak, dokładnie. Są różne przyrządy. To jest taki jeden z nowszych. Mamy tutaj też sprzęt hydrauliczny na tym samochodzie. I u góry widzę jeszcze wspornik progowy, jakaś skrzynka. Pewnie. Z narzędziami. Z narzędziami. Zobaczmy, jak to wygląda. Czyli mamy komplet śrubokrętów, krętaków, kluczy, płaski. To, co najczęściej się przydaje przy wypadkach, czy nawet w tej chwili przy demontażu dachu. Poręczna skrzynka. Idziemy dalej. Sprzęt burzący. Na załączeniu plus. Larki, przycinarki. Piły spalinowe. Tak. Do betonu i do drzewa. Zapasowe paliwo. Mam sito kominowe. I u góry stojak hydrantowy. Stojak hydrantowy wraz z kluczem. Skrytka medyczna. Medyczna pompa. Mamy tutaj też piasek. Piasek pewnie wykorzystywany przy pożarach sadzy kominowej, przy tak? Przy pożarach kominów, jak najbardziej, jak i sadzy kominowych także. Mamy zestaw kominiarski zawinięty w ten. Jestem ciekawy, co się znajduje w tej takiej kolorowej saszetce. Czy to są kołnierze, czy co tam znajdziemy? Czyli tu mamy taki zestaw do stabilizacji. To jest tak zwana kamizelka do stabilizacji, właśnie jeżeli mamy młodą, tak jak widać, małą osobę poszkodowaną, nie założymy takiemu dziecku kołnierza. I mamy kamizelkę specjalną do ustabilizowania jego pozycji. Całe szczęście, tak jak mówiłem, przy Fordzie nigdy nie musieliśmy tego jeszcze użyć. Ale do tego to właśnie ale służy. Ale do tego to służy. Dlatego jest to taki kolorowy, jest do dzieci. No dokładnie. Okej, przejdźmy dalej, pokażemy autopompę, jak wygląda. Zawsze, ja powtarzam, jest to serce samochodu poza silnikiem. Włączyć to zasilanie. Kolega włączy zasilanie. Pokażemy, jak to wygląda, jak to pracuje. Zobaczcie, wskaźniki, piany, wody, piana oczywiście na pomarańczowo lub żółto. Woda na zielono, dzięki temu strażak, który tutaj obsługuje tą autopompę, wie, ile środka gaśniczego mu pozostało do użycia. Jest to pompa dwuzakresowa, tak, z małym ciśnieniem do 12
I na wysokim 40 atmosfer. 40 atmosfer, czyli szybkie natarcie również znajdziemy. Do szybkiego natarcia, które też jest na samochodzie. Tutaj mamy również odcinek wężowy 7.5 z rozdzielaczem, szybkie natarcie, prądownice, kasetony wężowe. Jak najbardziej. Mamy też pompę pływającą. Odcinki wężowe, bardzo ładnego koloru. To są używane jak najbardziej przy każdych akcjach, także kolorystyka jest zmienna u nich. Po pomyciu wracają do, tak powiem, do kolorów rzeczywistych. Rzeczywistych, tak. Ale kolor jest bardzo przydatny w prowadzonych działaniach gaśniczych. Mamy tutaj wentylator oddymiający. Agregat prądotwórczy wraz z przewodem. Z przedłużaczem. Tak. Opryskiwacz. Z neutralizatorem do substancji jaśmy, olejowy. Mamy tutaj zapasowy komplet ewentualnie. Ubrania. Tak, gdyż nieraz ratownik potrafi dojechać. Tak, na miejsce swoim zdarzenia. Pojazdem na miejsce zdarzenia i wykorzystywany jest ten zapasowy komplet. No czy też na przykład w sytuacji, jak któryś by był na tyle przemoczony, że nie mógłby prowadzić dalej działań jak skutecznie. Tak, też, żeby się przebrać dla osób, które uczestniczą w akcji, tak? Rozumiem. Dziękuję za prezentację wozu. Mam taką prośbę. Czy moglibyśmy włączyć sygnalizację świetlną i dźwiękową na wszystkich samochodach jednocześnie? Bym prosił pana prezesa, jakby pan prezes mógł pokazać, gdzie strażacy się przebierają do działań. Idziemy na szatnię. O! Znajdujemy się w garażu. W garażach tu jest dodatkowe tam trzymanie samochodu, bo w czasie zimowym, jak w razie samochód przycięte hydranty, to wszystko jest przygotowane. Ja podejdę, pokażę, jak taki hydrant wygląda wewnętrzny, zobaczcie. Jest zawór, jest odcinek wężowy, także strażacy nie muszą się martwić o to, czy hydrant jest zamarznięty, czy nie. Mają ogrzewany garaż, więc mogą zatankować swoje pojazdy w strażnicy. W okresie zimowym. W okresie zimowym, dokładnie. Co tutaj jeszcze mamy? O, tu jest ciekawe urządzenie. Co to są za urządzenia? To są stare pompy. Na temat tych pomp to może Jureczku ty rzekł, bo to jeszcze sprzed mojej kadencji są. To pierwsze, co jest widoczne, to jest oddymiacz. Kiedyś takie oddymiacze się stosowało, nie tak jak teraz. Mhm. Do tych oddymiaczy jest specjalna przyczepa, której nie mamy na chwilę obecną. I na niej były rury, które się składało jedno z drugą i wtedy powietrze było wtłaczane do budynku. Do budynku. Ja pokażę widzom z bliska, jak to wygląda. Zobaczcie, to już jest historia praktycznie. Mamy... Można by było. Wiecie, bo tam jest cudo. O, super, teraz widać dobrze. Zobaczcie, drodzy widzowie, strażacy tutaj wyciągnęli oddymiacz, tak wygląda to urządzenie. Oczywiście tam brakuje paru elementów do niego, które zwykle są na jakiejś przyczepce, ale jakby główna część tego urządzenia tak wygląda. To już jest urządzenie historyczne, a to drugie urządzenie, cóż to jest? To jest pompa Kochler, która już była odpalana z akumulatora i z rozrusznika. Jest to jedna, no, nie najnowszych, ale nowszych rozwiązań technologii i straży. Rozumiem. Popatrzcie, tak wygląda tego typu pompa. Ona służy do wypompowania przeważnie czystej wody. Do czystej wody. Rozumiem, dobrze. To przejdźmy z panem prezesem dalej. Po drodze mijam wieszaki z ubraniami do owadów błonkoskrzydłych. Często tak. Zdarzają się takie zdarzenia? W okresie letnim bardzo często. W przyszłym roku jako jedyna jednostka z gminy praktycznie wyjeżdżaliśmy do owadów. No to nie wszyscy są osoby, które nie boją się owadów. Tak. Nawet, rozumiem. Słyszę radiostację tutaj. Rozumiałem.
czyli zgłoszenia przyjmujecie po wbiegnięciu do remizy w szatni. Możecie dowiedzieć się, co się stało. Tak, zgłoszenia przychodzą na ten. Tutaj łączy się pierwsza osoba, która wbiega, co jest za zdarzenie dokładnie. No, systemem remiza dostajemy od razu powiadomienie dokładnie, co się dzieje i gdzie. Mhm. To jest jeden z tych nowszych systemów. Mamy system taki, że to powiadamia nasz SMS-ami. Jeżeli to nie zadziała, zadziała remiza i jeszcze mamy dodatkowo właśnie załączane z SMS-ami syrenę. Rozumiem. Tutaj mamy miejsce, w którym strażacy się przebierają. Widzę już piaskowe nomeksy, czyli trwa wymiana. Trwa wymiana. Pozyskane zostały ze środków w zeszłym roku. Jesteście zadowoleni? Oczywiście. Pokażę wam też, widzowie, jakie ładne logo ma jednostka w Długiej Kościelnej. Czerwone. Bardzo mi się podoba ten projekt graficzny. To jest logo nowe, powstałe w zeszłym roku właśnie, żeśmy zmienili z loga tego. To jest było poprzednie? Było poprzednie logo, żeśmy logo zmienili sobie. No takie już spersonalizowane pod waszą jednostkę. Tak. I robione też przez naszych strażaków. O, czyli mamy utalentowanych człowieka, który projektował. A, to pan Mikołaj. Czyli jak będziecie, jakby ktoś potrzebował w Polsce, może się do pana Mikołaja zgłosić, napisać na przykład na fanpage waszej strony i na pewno takie logo pan Mikołaj postara się wykonać na zlecenie. Mamy tutaj też taką tablicę, co ona przedstawia? To są dystynkcje strażaków, jakie po kolei są. Zobaczcie, czyli tu widzimy dystynkcję, można nazwać to też stopnie strażaków ochotników, którzy służą w jednostkach OSP na terenie Polski. Okej, okay. Przejdźmy dalej do kolejnych pomieszczeń. Tutaj w następnym pomieszczeniu są natryski. Czyli takie mamy sanitariaty. Sanitariaty i szatnie dla dziewcząt. Dla dziewcząt. Jest to osobne, dziewczyny mogą się komfortowo przebrać. Tak. Bardzo, bardzo fajnie jest to pomyślane. Cztery ubrania widzę, więc pewnie cztery dziewczyny wyjeżdżają. Dziewczyn jest troszeczkę więcej w jednostce, jeszcze nie wszystkie mają szkolenia. Aha, rozumiem. Tu jesteśmy w biurze. Biuro, galeryjka z różnymi eksponatami, dyplomami. Tu jest taki bardzo ciekawy hełm. Widać, że orzeł nie ma korony, więc celuje w lata 30. 36 rocznik. 36 rocznik tego hełmu. Zobaczmy, jak reszta pomieszczenia wygląda. Tutaj jest pewnie biuro zarządu. Co tutaj leży przed nami na biurku? To jest pierwszy proporzec straży. Może od historii tego Jurek opowiesz, jak to wyglądało, bo to... Prosimy. Najstarszy strażak z naszej jednostki. W tej chwili czynny wyjeżdżający. Jest 30 naszej straży. Mhm. Jeżeli może przekręcić na drugą stronę. O, zobaczcie. Tam, jak widzieliście, orzeł miał koronę zamkniętą, więc na pewno to jest okres przedwojenny. Przedwojenny, zgadza się wszystko. Przedwojenny. Przedwojenny. Mamy tutaj sztandar, który wygląda na nowy. Z którego roku on jest? 2012 roku na 90-lecie straży. Jednocześnie pewnie wtedy wprowadzaliście już się do nowej strażnicy, tak? Nie. Jeszcze nie. Strażnica była w budowie, były tylko zrobione fundamenty. Aha, w tym roku. Fundamenty. Mhm. W tym roku ja wstąpiłem do straży. O, czyli mamy już ósmy, dziewiąty prawie. I w tym roku jednostka została odznaczona złotym medalem za służby zapowiadnictwa. O. On jest niewidoczny, ale jest tam z lewej strony przypięty. Przypięty. Widzę tam między, w tym miejscu, zobaczcie, on się znajduje. Okej, okay, dobra. I tutaj mamy tablo sponsorów, którzy pomagali w budowie tej jednostki. Zobaczcie. Duży wkład też włożyli mieszkańcy, bo były zbiórki robione na strażnicę i mieszkańcy z gminy Halinów dawali datki, tak zwane cegiełki. I dzięki temu też można było bardzo dużo zrobić w jednostce. Czyli wsparcie mieszkańców no jest? Mieszkańców, no i burmistrza Halinowa, on bardzo dużo pomaga nam. No to, wspaniałym człowiekiem. No to wspaniale, że ta współpraca się układa. Rada Miejska też współpracuje bardzo dobrze nam przed Radą Miejską. To... Większość budowy strażacy wykonali sami. Własnoręcznie. Własnoręcznie.
To też się ceni. Dobrze, to przejdźmy dalej do kolejnych pomieszczeń w jednostce. W tym garażu mamy pompę, na której na zawodach w Otwocku znaleźliśmy drugie miejsce. Co to za zawody były? Zawody strażaków ochotników. Mhm. Powiatowe. Tak. Zobaczcie. Jeszcze o starych numerach jest. Pompa 51904. Faktycznie. Takie mieliśmy numery kiedyś na samochodzie. Na samochodzie. Jak należeliśmy pod Otwock? Rozumiem. Na chwilę obecnie należymy pod Mic Mazowiecki, tak, dokładnie. I tu mamy takie urządzenie, do czego ono służy? Własnej produkcji. Własnej produkcji. Polega, będzie wypowiedź, że zwija, bo to zwijania węży. Też patent nasz, żeby zrobić. Panie Mikołaju, możemy pokazać? Jak najmniej było naszej. Ponieważ kiedyś nie było dużo powodzi i trzeba było dużo węży zbijać, na fragmencie możemy odcinka. Zbijać. Wcześniej zbijaliśmy po solach. Tutaj mamy salę, widać, że jakaś impreza się szykuje. Tak, będzie impreza dzisiaj mała. A tu mamy te historyczne zdjęcia. Tu mamy historyczne zdjęcie. To jest zdjęcie z 2012 roku. Tak wyglądała czyli w 8 lat strażnica. Doszło do takiej zmiany. Do takiej zmiany doszło. Ta część została tylko tego garażu różowego, która jest skomponowana w ten budynek. To wszystko resztę zostało rozebrane. Tutaj są zdjęcia z lat 50. wyżej, z naszych strażaków. Tutaj jest 78, 81. Tu jest budowa strażnicy, jak to wyglądało. To widać, że strażacy, którzy też dzisiaj są na tych zdjęciach. Są strażacy, ci też tutaj właśnie. To jest 90 rok, to zawody pożarnicy w Szczypiornie. I tu już mamy obiekt oddany do użytku wtedy. To jest obiekt oddany do użytku, w takim stanie, że w 2015 roku wygląda. Czyli tak prawdę powiedziawszy, pozostało tylko zrobić utwardzany podjazd. Czy podjazd jest tak utwardzony, brakuje kostki i brakuje ogrodzenia. Aha, to jest takie potrzeby inwestycyjne, które... Inwestycyjne potrzeby, które są do zrobienia w tej chwili. No i ciężki samochód, czy musimy pozyskać. Koniecznie. To jest konieczne, żeby była jednostka w pełni wyposażona. Jednostka w miarę przyzwoicie by wyposażona w porównaniu z innymi jednostkami. Rozumiem. Dużo fundusze sołeckie nam pomagają, bo ludzie przekazują z funduszy sołeckiej dla nas pieniądze w granicach 35-40 tysięcy rocznie jest przekazane na doposażenie jednostki. Także to są bardzo duże pieniądze. My bardzo dużo działamy, bo średnio wyjazdów mamy około tak 190-200 w roku. No to sporo. To jest także sporo. To bardzo dużo wyjazdów jest. Na drugim miejscu w powiecie miejskim. Mhm. Już kilkakrotnie w złotej 50 Mazowsza żeśmy się znaleźli. Także działamy prężnie tutaj. Działamy i ze stowarzyszeniami bardzo dużo, różne imprezy robimy, wyjeżdżamy na różne pikniki. Tutaj w zeszłym roku był piknik zrobiony z okazji dla dziecka, dla dzieci, sponsorowany przez strażaków naszych. Także pomagamy i z MOPS-em w Halinowie współpracujemy, jeździmy do osób starszych, dowozimy, żeśmy drzewo dowozili w zimę do osobom starszym. Wielka rokieta, to też włącza się w akcję. Szlachetna paczka. Szlachetna paczka, tak. Szlachetna paczka będzie i w tym roku, bo już jest ustalony termin, kiedy będziemy działać. To całe spektrum różnych aktywności, takich prospołecznych, oprócz tych wyjazdów. Ratowniczo mamy też młodzieżową drużynę pożarniczą, która bardzo prężnie działa. Mamy też jedną z nielicznych jesteśmy jednostek, która posiada dziecięcą drużynę pożarniczą. Może tutaj o tej dziecięcej drużynie opiekunka. Bo bardzo chętnie porozmawiamy. Witam. Joanna Szczepańska. Jestem opiekunem dziecięcej drużyny pożarniczej Długiej Kościelnej. Jest to nieliczna drużyna w Polsce. Jedyna w gminie Halinów. Także to jest ogromny zaszczyt dla mnie, że mogę taką drużynę poprowadzić. Tak naprawdę ten pomysł na utworzenie takiej drużyny zrodził się z pytań rodziców. Ja jestem ogólnie nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnym, więc jest mi troszeczkę łatwiej. Mam dużo kontaktów z rodzicami i rodzice zawsze podpytywali się, czy jest taka możliwość stworzenia takiej drużyny.
Prowadziłam wcześniej młodzieżową drużynę pożarniczą i zawsze pytali się, czy może wcześniej, czy może takie dzieci nie tylko, żeby siedziały przed komputerem, nie tylko w telefonach, tabletach, tylko żeby mogły tak aktywnie spędzić czas. Oczywiście nie mogłam odmówić, więc we współpracy z zarządem zgłosiłam taki pomysł, że może nasza jednostka mogłaby zająć się taką sprawą dzieci, które są w młodszym wieku. Jaki to jest przedział wiekowy? Pierwsza grupa jest to grupa młodsza, od 6 do 8 lat, dzieciaczki. I druga grupa jest to grupa starsza, od 9 do 12 lat. Piękna inicjatywa. Jak wyglądają takie spotkania? Nasze spotkania ogólnie opierają się na tym, żeby jak najwięcej przekazać dzieciom informacji na temat pracy strażaka. Ale współpracujemy również z innymi specjalistami, jakimi na przykład są lekarze, żołnierze, policjanci również. Więc współpracujemy tak naprawdę z naszą lokalną społecznością, zachęcamy dzieci do działań, do współpracy z innymi. Również uczymy się podstaw pierwszej pomocy. Dużo również mamy takich działań o charakterze plastycznym, o charakterze teatralnym. Występowaliśmy na różnych piknikach, również tutaj na terenie naszej gminy. Tak naprawdę dzieci w pięknych mundurkach, tak, występowały, zaśpiewały różne piosenki o pracy strażaka. Również przygotowaliśmy tak naprawdę w wielkiej tajemnicy, tak naprawdę prezes dobrze tylko wiedział, że przygotujemy taki występ z okazji Dnia Strażaka. Współpracujemy właśnie również ze szkołą podstawową w Halinowie. I mnóstwo dzieci tak naprawdę odezwało się do nas, że chce uczestniczyć w naszych działaniach, że chce do nas przyjść i chce się uczyć od najlepszych. To jest bardzo piękna inicjatywa i myślę, panie prezesie, że wielka siła tej jednostki. No, bardzo duża siła tej jednostki. W sumie chyba jednostka, jak się nie mylę, liczy coś koło 100 osób z dzieciaczkami. Z dzieciaczkami. No bo co Jaś się nauczy, Jan będzie umiał, więc kto wie, może wśród tych dzieci znajdują się przyszli strażacy. Tak, dlatego że ku naszemu zdziwieniu, ale tak naprawdę bardzo się z tego cieszymy, bo nie tylko chłopcy, ale również dużo dziewczynek bierze udział w zajęciach i oczywiście opowiadają i tak naprawdę, powiem szczerze, że one są super zorganizowane, super działają tak naprawdę, więc myślę, że wiele z nich na pewno pozostanie z nami na dłużej. To jest wspaniała informacja. Ja kibicuję od siebie, żeby to się rozwijało jak najprężniej, żeby trwało jak najdłużej. No, jest to wspaniała inicjatywa i chciałbym, żeby więcej jednostek ochotniczych straży pożarnej w Polsce takie drużyny dziecięce prowadziły. Jest to piękna inicjatywa. No i cóż tu powiedzieć? Myślę, że wezmą przykład z naszej jednostki. Właśnie, tak myślałem. I pozakładają sobie dziecięce drużyny pożarnicze. I będzie to szło w eter, bo to jednak wychowanie młodzieży, jak udzielać pomocy, jak wzywać pomoc, to jest bardzo potrzebne w społeczeństwie. Myślę, że na pewno, jeżeli ktoś by się do nas zgłosił, by chciał zapytać o coś, na pewno bardzo chętnie pomożemy. Więc liczymy na odzew. Na odzew. To ja tak zapytam, jeżeli chcieliby się z wami skontaktować inne osoby, czy inne jednostki, to jak mogą znaleźć kontakt do was? Przez stronę mailową, przez Facebooka, wiadomości, wszystko jest odczytywane, odpowiedź w przeciągu tam paru godzin jest. Także pan prezes i pani tutaj opiekunka drużyny pomogą, podpowiedzą co, jak zorganizować, żeby to świetnie działało. Ja bardzo wam dziękuję za przedstawienie jednostki w dniu dzisiejszym. Naprawdę jest piękna. Strażnica robi duże wrażenie. Strażacy świetnie przygotowani, mają świetne wyposażenie, wozy bojowe, no, godne XXI wieku. Star jest starszym samochodem, ale jak widać samochodem, który jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o specyfikę działań, które prowadzicie. No i ta perełka, czyli drużyna, dziecięca drużyna pożarnicza. A tak zapytam jeszcze na koniec, czy oprócz dziecięcej młodzieżowa drużyna pożarnicza również funkcjonuje? Tak, oczywiście funkcjonuje. Bardzo wreszcie funkcjonuje młodzieżowa drużyna pożarnicza. Jest to piekło, nie ma go jak uradzić się z nami. Ale mówię, bardzo wreszcie prosperuje tam młodzieżowa drużyna. I dużo osób już z młodzieżowej drużyny przeszło do nas, jako czynnik. Zasiliło szeregu. Rozumiem. W przyszłym roku chyba ostatnia jest dziewczynka przeszła. No i teraz
Paweł też na skończył. Też już pójdzie na szkolenia i też przejdzie już. Już zasili szeregi. No cóż, pozostaje pogratulować jednostki, podziękować za przedstawienie jednostki i życzę, żeby to wszystko się rozwijało tak, jak się rozwija, bo idzie w bardzo dobrą stronę. Dziękujemy bardzo. Myślę, że będzie wszystko szło w dobrym kierunku. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. I dziękuję. Dzięki.